Ostatnio mówiłem wam już o 10 dziwnych rzeczach do nadmuchania, ale powiedzmy sobie szczerze, po co komu dmuchany nocnik, albo co gorsza, dmuchana kupa? W dzisiejszym odcinku przygotowałem dla was coś, co już prędzej chcielibyście mieć w swoim domu. Zapraszam was na 10 najfajniejszych dmuchanych atrakcji. Numer 10. Chcielibyście spędzić wakacje nad wodą w trochę inny sposób niż zazwyczaj? Spróbujcie swoich sił we wspinaczce po dmuchanej górze lodowej. Oto iceberg od firmy Aviva Sport. Dmuchana 5-metrowa atrakcja do zacumowania na morzu lub jeziorze. Co prawda cena może was trochę zniechęcić, ponieważ zabawka ta kosztuje około 5000 dolarów. Ale nic nie równa się satysfakcji po wspięciu się już na samą górę, tylko po to, aby po chwili skoczyć na bombę do wody. Tylko uważajcie, aby przy okazji nie zatopić jakiegoś Titanika. Numer 9. Kojarzycie Twistera? Grę, w której losujecie kolor, na którym następnie musicie położyć swoją rękę albo nogę, wyginając się przy tym niczym Samara Morgan, wychodząca rano ze studni? Grę, która dla waszego zboczonego wujka stanowi doskonały pretekst, aby was legalnie podotykać? A co powiecie na dmuchaną wersję? Nie, nie waszego wujka, Twistera. Otóż w internecie bez problemu możecie znaleźć tego typu materace, a nawet coś ciekawszego. Dmuchany Twister 3D, czyli coś w rodzaju dmuchanego zamku, gdzie kolorowe kropki znajdują się nie tylko na dole, ale również na ściankach atrakcji. Numer 8. Zawsze marzyliście o własnym jacuzzi, ale nie mieliście na to ani warunków, ani pieniędzy? Spokojnie. Zawsze możecie kupić sobie dmuchany odpowiednik. Jedną z firm zajmującą się produkcją takich cudeniek jest Lazy Spa. Najpopularniejsze modele mogą pomieścić aż do 6 osób i nagrzewają wodę do 40 stopni. Cena takiego dmuchanego jacuzzi to około 350 dolarów. Tylko kurczę, tyle bąbelków, że jak jakaś laska przebije nam go swoim tipsem, to nawet nie zdamy sobie z tego sprawy. Numer 7. Zapewne widzieliście już tablice do koszykówki zamontowane przy basenie. Ta wersja podoba mi się o wiele bardziej. Jest to dmuchana platforma, którą możecie zabrać nawet na środek basenu, tak aby piłką do kosza celować do niej z każdej strony. Dzięki czemu do gry w basenową koszykówkę możecie zaprosić znacznie więcej osób. Numer 6. A teraz coś, co mogliście już widzieć w różnego rodzaju filmach czy reklamach. Piłka nożna z lekką nutą przepychu, czyli bąbelkowa piłka nożna. Zawodnicy zakładają na siebie specjalne, kuliste, nadmuchiwane kombinezony, dzięki którym wyglądają, jakby chroniło ich jakieś pole magnetyczne. I coś w tym chyba jest. Dzięki takim dmuchanym zbrojom możecie szarżować na boisku do woli i powalać swoich przeciwników na ziemię, jak wam się podoba, ale na pewno nie na łopatki. Bez obawy o jakikolwiek faul. Choć brzmi to jak świetna zabawa, to niestety jest też ona bardzo droga. Aby mieć taki zestaw na własność, trzeba zapłacić kwotę prawie 30 tysięcy dolarów. I nie, nikt nie próbuje was tutaj zrobić w balona. Numer 5. Materace do pływania na wodzie możecie kupić dzisiaj dosłownie w każdym kształcie i kolorze. Ale ten szczególnie zwraca na siebie uwagę. Materac wyglądający jak pizza, bo któż z nas nie chciałby się poczuć jak jeden ze składników? Gwarantuję wam, że każdy, kto by was zobaczył na takiej pizzy, chciałby was od razu schrupać. Co więcej i co najciekawsze w tym materacu, jeżeli razem ze znajomymi kupicie zestaw 8 takich kawałków, będziecie w stanie złożyć z nich jedną wielką pływającą pizzę. Każdy materac wyposażony jest bowiem w sznurki po obu stronach. Numer 4. Na trampolinach możemy wyszaleć się po wsze czasy, jednak jeżeli wyskoczymy za wysoko i trochę za bardzo w bok, może czekać nas bardzo bolesne spotkanie z prawem grawitacji. Dlatego też wodne odpowiedniki trampolin są o wiele lepsze. Dodatkowo w ramach zestawu możemy zaopatrzyć się w takie oto dmuchane belki, które działają trochę jak katapulty. Jedna osoba siada na jednym końcu, a druga skacząc na drugi koniec wybija tę pierwszą wysoko w powietrze. Numer 3. Chcąc zachwycić swoich znajomych podczas imprezy na basenie, możecie sięgnąć po dmuchane podstawki pod napoje. W internecie możecie znaleźć naprawdę wiele różnych kształtów, takich jak ośmiornice, pączki, palmy, czy nawet tęczowe jednorożce. Gadżety te kosztują niewiele, a z pewnością pozwolą wam w unikalny sposób udekorować wasze miejsce spotkań. A jakbyście potrzebowali trochę więcej rozrywki, spróbujcie też beer ping-pongowej wersji podstawek. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, odsyłam was do odcinka 10 najciekawszych gier alkoholowych. Numer 2. Oto projekt, który mimo nagrody w konkursie nigdy nie doczekał się realizacji, ale wciąż warto mieć nadzieję. W 2012 roku paryska firma architektoniczna zaproponowała, aby nad Sekwaną, tuż przy wieży Eiffla, postawić gigantyczny 30-metrowy dmuchany most trampolinowy. Także jego przekroczenie mogłoby odbywać się jedynie w podskokach. Choć raczej nie chce mi się wierzyć, że ludziom od tak wystarczyłoby tylko jedno przejście.
numer 1. No i na koniec wróćmy jeszcze do tematu nadmuchiwanych kul. Z pewnością jedną z najfajniejszych dmuchanych rzeczy jest kula zorba. Służy ona do uprawiania tzw. zorbingu, czyli dyscypliny, podczas której będąc w takiej kuli, staczamy się w niej z góry czy z bocza. Wtedy opcje są dwie. Albo próbujecie biec i utrzymać równowagę, jak chomik w kołowrotku, albo dajecie się ponieść i przywieracie do ścianki, jak ubrania w pralce. Jeżeli jednak boicie się o swoje bezpieczeństwo, to spokojnie, zawsze możecie przypiąć się pasami. Ale przypadki wypadnięcia z takiej kuli zdarzają się naprawdę rzadko. Okej, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie, m.in. 10 psychicznych dziewczyn, z którymi nie chcielibyście być. Zobaczcie też filmy na moich innych kanałach, które prowadzę na YouTube. Wszystko znajduje się na ekranie, a ja się z wami żegnam. Do usłyszenia już jutro. Cześć!